Dzisiaj naszym gościem jest dyrektor Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie, pan Paweł Mrzygłód. Witam. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. I widzów. I widzów, tak, bo jesteśmy na wizji, tak. Panie Pawle, na początek chciałem, tak można powiedzieć, z grubej rury zacząć tą rozmowę, ponieważ nie wiem, czy dyrektor widział, ostatnio taki materiał pojawił się w sieci. Wczoraj wydarzyła się pewna sytuacja po wyjściu z klubu Proxima. Widzicie, ja i Zuzia totalnie weszłyśmy pod autokar RAS Remurt. I dla Beki mówiłyśmy pewne sprośne rzeczy do ochroniarza, więc nazwał nas prostytutkami i kazał sobie odejść. Gdy odchodziłyśmy, ludzie zaczęli do nas krzyczeć, że jednak mamy wejść do tego autokaru, więc tam weszłyśmy. Po wejściu ochroniarz kazał nam się rozebrać. Musiałyśmy zostać w samej bieliźnie. Musiałyśmy oddać wszystko. Albo bez bielizny? No już chyba wystarczy. No i dalej jest jeszcze gorzej. I chciałem właśnie się dowiedzieć, jak to jest, że teraz ta młodzież właśnie nie ma żadnych zasad. Jak to się zmieniło na przestrzeni lat, bo dyrektor ma do czynienia z młodzieżą już od wielu lat i ostatnio właśnie w sieci pojawia się coraz więcej takich filmów. Młodzi ludzie chcą być coraz bardziej popularni, ale to jest ta zła sława, bo wiadomo, w internecie nigdy nic nie ginie. Jak dyrektor Paweł Mrzygłód widzi taką sytuację? Ja myślę, że nie zmieniło się wiele, jeżeli chodzi o podejście ludzi. Bo to nie jest tak, że ci ludzie się bardzo zmienili, natomiast zmienił się dostęp do informacji. W tej chwili, jeżeli autobus ma wypadek w Tajlandii, to my to jesteśmy w stanie wiedzieć w ciągu 20 minut, prawda? Jest dostęp do sieci jako takiej i mamy takie przyzwolenie odgórne poprzez celebrytów, którzy wrzucają no, różne swoje fotki, sytuacje i tak dalej. Młodzi ludzie czasami, zapatrując się na nich, myślą, że to jest trendy. Że to tak ma być, że to jest fajnie, bo ktoś mnie tam zobaczy, prawda, i tak dalej. Ja myślę, że oni nie są ani gorsi, ani lepsi od tych, którzy byli, nie wiem, 10, 15, 20 lat temu. Jest inaczej. Oni są inni. Ja obserwując moją młodzież, powiem tak, że jestem już 17 rok tutaj, nie było sytuacji takiej, gdzie musiałbym się za nich wstydzić. W związku z tym to nie jest tak, że młodzież jest zła. To są takie naprawdę szczegóły, które nie wiem, czy to jest 1% czy 1 promil tego, co się dzieje i tego, co młodzi ludzie potrafią robić. No, dzisiaj samorząd u nas na przykład zorganizował takie mikołajki, były prezenty, była muzyka świąteczna, były przebrania, no i to świadczy o tym, że te potrzeby w takiej grupie są realizowane i ja nie powiem, że oni są gorsi. Nie, ale oni są inni. Wracając do tego internetu, dlaczego tak jest teraz, że młody człowiek, który można powiedzieć, że w kieszeni ma urządzenie wielkości dłoni, ma w nim zgromadzoną całą wiedzę w zasadzie ludzkości, poprzez internet, ma dostęp do tej wiedzy, a ogląda na przykład takie głupie filmy i je udostępnia. Jan Paweł II bardzo fajnie powiedział, że wygląda na to, że 80% rzeczy, które, znaczy w sytuacji, które dzieją się na świecie, to jest zło. Zło jest krzykliwe, a dobro jest ciche. W związku z tym zło lepiej się sprzedaje. Zawsze tak było. Niezależnie od tego, czy był internet, czy były książki, czy gazety, czy pewnie nawet jak były tabliczki. Także zło się łatwiej sprzedaje. Coś, co jest nienaturalne, budzi sensację. Jeżeli mamy 5 ludzi, którzy pomogli innym, to nie jest bardzo chwytliwe, jeżeli chodzi o media. Natomiast jeżeli będziemy mieli jednego, który pobił swojego kolegę, to na pewno się to ukaże. I to jest na tej zasadzie, że my jako ludzie no, jesteśmy nastawieni na to, że chcemy
szukać sensacji. My mieliśmy tutaj w liceum, mamy co roku 4 akcje księdarstwa. I piszemy o nich, cieszy nas to, że jest bardzo duży odzew młodych ludzi, uczniów. Ale najbardziej nas cieszy to, że oni oddają, później zostają tymi krwiodawcami dalej. Ale najwięcej informacji o tym, że ktoś zobaczył to, że u nas tak jest, było wtedy, kiedy daliśmy taki tytuł w liceum, polała się krew. No jeżeli... Coś o tym wiemy w Magnus.pl, coś o tym no, wiemy. No, więc tak jak mówię, ten tytuł oczywiście no, był prawdą, bo polała się krew oczywiście do naczyń, które są, w których jest przechowywana i które jest przewożona do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Ale jeżeli napiszemy, no kolejna akcja krwiodawstwa odbywa się w liceum, no to każdy... A jeżeli napiszemy w liceum, polała się krew, to tutaj oglądalność czy zainteresowanie tym będzie dużo, dużo większe. No tak jesteśmy pewnie stworzeni jako ludzie. Więc dlatego zło się dobrze sprzedaje. Krzykliwe jest, więc tak to jest. Natomiast ci ludzie nie są gorsi. Czyli ta młodzież się nie zmieniła jakby przez te wszystkie lata, tylko po prostu mamy większy dostęp do tego, żeby wiedzieć, co oni robią, tak? I jak się zachowują. To znaczy, oni się zmienili pod względem... A takie rzeczy jak dopalacze na przykład teraz? Ostatnio jest dyskusja na ten temat. No mamy i dopalacze, mamy i używki, mamy alkohol, mamy papierosy. Powiedzmy, za kilkadziesiąt lat temu były właściwie w obrocie tylko papierosy i alkohol. Nie był też tak dostępny ten alkohol na przykład. No w tej chwili alkohol jest bardzo tani stosunkowo do tego, jakie są dochody ludności, to no jest ten alkohol dostępny. No były czasy przecież w Polsce, kiedy można było kupić go od 13, kiedy można było kupić na kartki i tak dalej. Oczywiście to nie sprawiało, że mniej pinto tego alkoholu, prawdopodobnie więcej, nie wiem. Natomiast w tej chwili dostępność alkoholu jest właściwie na każdym rogu, nie? Wszędzie mamy. Młodzież traktuje piwo jako napój. Tak się utarło, nie? Mamy pijalnie piwa, mamy pijalnie wódki i piwa i tak dalej. Natomiast do wszystkiego trzeba chyba dorosnąć i no, dopalacze są następnym elementem, który sprawia, że jakaś grupa ludzi robi kokosy na tym, nie? Myśmy mieli ostatnio spotkanie z fachowcem. No, to, co się dzieje na rynku, jest zatrważające, dlatego że spustoszenie, jakie dopalacze robią w organizmie, nie jest to spustoszenie, które widzimy w tej chwili po zażyciu bezpośrednio, ale po jakimś dłuższym używaniu, prawda? Ludzie nie zdają sobie z tego sprawy. No jeżeli to jest, to oni chcą spróbować. Ja zawsze mówię, że nie wszystkiego musisz próbować, żeby wiedzieć, czy to jest dobre, czy złe. Natomiast jest mnóstwo ludzi, którzy tego nie stosują. Bo to też jest tak, że nie wszyscy się wspomagają, nie wszyscy palą, nie wszyscy piją. Na pewno jest zmiana, jeżeli chodzi o kwestię picia alkoholu przez płeć piękną. To znaczy... Dziewczyny w tej piją chwili więcej piją niż kiedyś piły. Tak, jest to jakoś, jest przyzwolenie społeczne na to, że dziewczyna idzie na piwo. Mhm. Kiedyś to było nie do pomyślenia, prawda? Kobiety, kiedy się spotykały, że dziewczyny to jeszcze ewentualnie lampka wina, prawda? Gdzieś tam w kawiarni. Tak, natomiast w tej chwili dziewczyny idą na piwo i to jest takie naturalne. Czy to jest złe? Dopóki to jest w pewnych granicach, to nie jest złe. Natomiast tak jak mówię, zawsze zależy, tutaj najważniejsza sprawa to jest sprawa granic. No słowa, które ta dziewczyna wypowiadała, no dla mnie to jest niedopuszczalne. No. Ja w ogóle jestem przeciwnikiem wprowadzenia tego. Ale właśnie skąd się to bierze, bo taka młoda dziewczyna, nie wiem, ona może ma 16 lat. Dlaczego tak jest, że ona bierze wzorce właśnie z internetu, a nie powiedzmy ze szkoły, z domu? Skąd to się bierze? Że znaczy, może ten dom i ta szkoła już nie są takie ciekawe dla młodego człowieka, tak? Bo już nie są, ci nauczyciele nie są dla nich takim autorytetem, jak ludzie, których oglądają na Facebooku czy Instagramie. Tu chyba nie chodzi nawet o autorytety, tu chodzi o modę. To jest moda. Skoro inni tak robią, to widocznie tak trzeba.
Ci młodzi ludzie, jeżeli ona ma tam, nie wiem, 16 lat czy ileś, nie mają jeszcze ukształtowanego kręgosłupa ideologicznego jako takiego, kwestii moralnych, etycznych itd. W związku z tym trudno jest im ocenić tą granicę, za którą nie powinni się udawać, prawda? Myślę, że nikt nie jest w stanie ich obronić przed tym. Ja mówię mojej młodzieży tak, że jeżeli wy sami nie będziecie siebie pilnować, to nikt was nie upilnuje. My wyjeżdżamy dosyć dużo na wyjazdy kilkudniowe i nie ma możliwości, żeby każdego trzymać za rękę. No, musi być kwestia zaufania, musi być kwestia odpowiedzialności, musi być kwestia jakiejś dyscypliny. I on, moja młodzież daje egzamin, w związku z tym ja się cieszę. Natomiast to nie jest tak, że kiedyś tak nie było. Kiedyś też tak było, tylko że tego nie widzieliśmy. Tego nie widzieliśmy, no bo gdzie mieliśmy zobaczyć? Ciężko jest być teraz dyrektorem w tych czasach? Pan musi podążać za tymi trendami, nie, pan musi śledzić internet, żeby wiedzieć, co jest teraz na topie, jak temu przeciwdziałać albo jak to promować. Nie aż tak. Znaczy, no ja nie ukrywam, że korzystam z internetu i korzystam z wiadomości, ale ja wiem, czy ciężko. No, jeżeli się lubi tą pracę z młodzieżą, to można to robić. Prawda jest taka, że najważniejsze jest, żeby inni nie przeszkadzali. To jest najistotniejsze w tym wszystkim. No, w naszej oświacie nie ma stabilności. Mam nadzieję, że w tej chwili po powrocie do normalności, bo myślę, że wróci 8 plus 4, jeżeli chodzi o liceum, czyli podstawowa szkoła ośmioklasowa i 4-letnie liceum, 5-letnie technikum. Będzie więcej czasu na wychowanie młodzieży, może. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, oni nie będą trzy razy tak jakby zaczynać. Tak? Mhm. W związku z tym my mamy... to jest przetestowane, bo to nie jest tak, że my znowu robimy coś nowego. My nie robimy nic nowego. My wracamy do normalności, która była. I mam nadzieję, że będzie to z korzyścią. Natomiast tak jak mówię, nie ma stabilności. Te zmiany, które są w tej chwili, ostatnia zmiana była taka, że my w pierwszej klasie w jakiś tam sposób dokończamy gimnazjum. I tak. Te zmiany nie są korzystne dla oświaty w ogóle. Natomiast i tak w tym wszystkim nasza oświata, zarówno tutaj gminy, jak i powiatowa, przecież to są na pierwszym miejscu w Małopolsce, tak? W związku z tym dajemy sobie rady. Nasza młodzież zdobywa laury na konkursach, olimpiadach, pokazują się. No, w tym roku mieliśmy przecież, Karol wygrał konkurs klasomówczy, no, jedzie do Brukseli. W tej chwili mamy następne osoby, które mają nominacje w talentach. W poniedziałek jadą do Krakowa, do Domu Kultury imienia Bursy i znowu będą... Andrzeja Bursy? Tak. Mam tak. nadzieję, że nie będą recytowali jego wierszy. To znaczy, wymóg jest taki, że będą recytowali jego wiersze. Będą... Pozdrawiamy pan Tofelka bardzo serdecznie. Będą recytowali jego wiersze, dlatego, że taki jest regulamin tego konkursu. Natomiast, żeby się dostać do finału, bo to już jest finał w Krakowie, zresztą od paru lat tam jesteśmy dosyć mocnym ogniwem. Te osoby są przygotowane przez panią Iwonę, przez panią Agnieszkę, przez moje polonistki, prawda, panią Magdę i tak jak mówię, to jest fajne, że oni się odnajdują, prawda? Także ja twierdzę, że młodzież nie jest gorsza. Młodzież jest inna. A właśnie teraz mi wpadło do głowy takie pytanie, bo nigdy nie przygotowuję pytań, nie wiem dlaczego, może z lenistwa, ale jest taka kwestia dalej tego internetu. Wspomniał pan przed chwilą o Andrzeju Bursie, tak? On był, pisał, tworzył, kiedy był bardzo młodym człowiekiem. No jego życie tam nie toczyło się zbyt dobrze i zmarł w sumie szybko. Bardzo młodo, szybko i no tak to bywa. I on był właśnie buntownikiem, on robił coś nowego, tak? On, no może nie pierwszy, ale pierwszy w tak dosłowny, ostry sposób używał takich mocnych słów w swoich wierszach i miał takie mocne przesłanie. I jak to się ma właśnie, może ci młodzi ludzie, którzy teraz nas tak szokują, robią te, wydaje nam się, głupie rzeczy, może oni coś nam chcą powiedzieć?
To znaczy, to jest tak, że niekoniecznie trzeba używać słów... A, słowo mocne i słowo obraźliwe to są dwie różne rzeczy. Bo jeżeli użyjemy słowa ogólnie przyjętego za brzydkie słowo, ale użyjemy go w sytuacji, która nie odnosi się do drugiego człowieka, no ktoś sobie na przykład ubije młotkiem palec, to zupełnie ma inny wydźwięk niż wtedy, jeżeli my obrażamy drugiego człowieka. Twórczość... On wtedy nie używa słów, że niezmiernie irytuje mnie moc uderzenia, tylko raczej tą prostą polską. Zdecydowanie, ale mówię, to słowo, ono jest użyte. Ale to słowo no, sprawia, że ktoś się w jakiś tam sposób rozładuje troszeczkę. Natomiast, mówię, nie obraża drugiego człowieka. Ta wypowiedź tej dziewczyny, że była no, dosyć mocno wypita, czyli była. Później się działy jeszcze gorsze rzeczy. Za... No, ale tak jak mówię, no, już nie potrzebuje nawet. Ja miałem kiedyś taką sytuację tutaj na korytarzu, bo uczniowie w rozmowie użyli słowa zajebisty. Ja nie cierpię tego słowa. Pytam ich, od czego to słowo pochodzi? Od zajefajny. Ja mówię, nie. Zapytajcie może swoich rodziców albo dziadków, że to słowo no, jest słowem, które przyszło głównie z Armią Radziecką. Z Czerwoną, tak. Tak, z Armią Związku Radzieckiego. No i było bardzo negatywnie kojarzone w społeczeństwie polskim. I wy w tej chwili chyba obrażacie troszeczkę pamięć tych ludzi, Polaków jako takich, mówiąc to słowo. W związku z tym, tak jak mówię, może oni mają mało wiedzy. Może dla nich to jest takie, no, odzaje fajnie. Na pewno. Właśnie dlaczego tak też jest? Tak jak wspominałem, młody człowiek ma dostęp do całej wiedzy ludzkości do tej pory zgromadzonej, nie korzysta z niej i ta wiedza, mi się wydaje, jest coraz mniejsza. Nie, jak nie. To nie jest tak też. Bo ogólnie mówi się, że uczniowie są gorsi, mniej umieją i tak dalej. Nie. Oni umieją inne rzeczy. W naszych czasach nikt nie potrafił pracować na komputerze, nikt nie potrafił komunikować się przez komputer, nikt nie potrafił poszukać się, nie potrafił obsługiwać tego, prawda? No i inne rzeczy także. Natomiast z tą wiedzą to jest tak, że jeżeli mamy wielki ogrom czegoś, to jak chcemy to posiąść, to my po prostu nie jesteśmy w stanie. W tej chwili my wracamy do właściwie pisma obrazkowego, bo właściwie mało kto jest w stanie przeczytać artykuł, który ma 4 strony. Ale coś ciekawego się dzieje. Ale jak jest dużo zdjęć, to wtedy... No to szybko przeleci. Ale coś ciekawego się dzieje, dlatego że młodzi ludzie wracają do czytania. W tej chwili, no ja akurat ostatnio czytałem książki Sumlińskiego, I rozmawiałem z młodzieżą, okazuje się, że oni to czytają. Okazuje się, że jest wielu, którzy przeczytali na przykład całe Bołysiaka. Jest wielu, którzy no, fantazy czytają od dawna. Ale przechodzą teraz na książki, które dają im wiedzę o współczesnym świecie albo o sytuacjach, które mogą ich spotkać. Czyli oni się uczą. Wcale nie jest tak, że nikt nie czyta. Myśmy czytali może więcej książek, ale przez to, że myśmy na przykład nie mieli dostępu do jakichś materiałów w internecie, tak? W tej chwili jakbyśmy to złożyli, to ja nie wiem, kto więcej czyta. Może to pokolenie, nie wiem. Trudno to tak określić, prawda? Natomiast tak jak mówię, ten dostęp ich do wiedzy sprawia, że oni są w stanie w momencie mieć każdą informację. To jest rozleniwiające. Bo przedtem trzeba było zapamiętać, tak. No bo nie będę. A teraz, zapomniałem sobie. Google i tak. To wuje mi powie i to jest rozumiewające, ale no, skoro to jest, to możemy z tego korzystać. Natomiast pewne rzeczy trzeba jednak umieć. Mhm. To jest tak, że nie trzeba umieć wzoru na pamięć, ale trzeba umieć go wyprowadzić na przykład, nie? To znaczy, na pamięć w ogóle mówię, że nie. Ale na pamięć w tym sensie, że ja go poznam, zapamiętam poprzez robienie zadań. Albo będę umiał go wyprowadzić. No wyprowadzenie trochę trwa. No więc trzeba się zastanowić, co jest dla mnie bardziej korzystne. Natomiast oni mając, mówię, tą ogromną bazę, do której mają dostęp,
My wiemy, że my nie jesteśmy w stanie posiąść nawet jednej miliardowej tej wiedzy, która jest na świecie, nie? No ale tak prawdę mówiąc, po co nam to? My mamy być, ja zawsze mówię młodym ludziom tak, macie być dobrzy, a bardzo dobrzy z czegoś. Dobrzy w miarę ze wszystkiego, a bardzo dobrzy z jednego jakiegoś działu. Jeżeli będziecie bardzo dobrzy, to wy sobie dacie radę. Natomiast kwestie moralne i etyczne to jest w dużej mierze kwestia domu. Kwestia autorytetów, które można pokazać i które można przyjąć. No i też kwestia poszukiwań. Ale ci młodzi ludzie naprawdę sobie fajnie radzą w tym, ja wiem, dziwnym świecie. No ale taki jest. My go nie będziemy... My się nie będziemy obrażać na to, że on taki jest. Bo my go nie zmienimy diametralnie. My nie wrócimy w tej chwili do spokojnego życia sielankowego na wsi, prawda, i będziemy sobie uprawiać marchewkę, którą sobie zakopiemy w ziemi i będziemy mieli na zimę, nie? To już nie wróci, prawda? W związku z tym ja nie wiem, że trzeba się pogodzić z rzeczywistością, trzeba ją tworzyć, ale no, trzeba mieć umiar we wszystkim. To znaczy zarówno w przyswajaniu tej wiedzy, jak i w używaniu tych nowości, które są, które nas zewsząd otaczają. No ale tak jak mówię, To niech będzie puenta naszej rozmowy, że trzeba mieć umiar, tak, we wszystkim. Tak, dokładnie. Najważniejsze, że trzeba mieć odpowiednie podstawy. Te podstawy, mówię, są przekazywane, tak jak powiedziałem, zarówno w domu, jak i w szkole, ale bardzo dużo tego jest w środowisku jako takim. Mhm. Od środowiska, w którym młody człowiek wyrasta, zależy w dużej mierze to, kim on będzie. No a musi być odpowiedzialny za swoje czyny. To jeszcze na koniec, jakim Paweł Mrzygłód był młodym człowiekiem w liceum? Co on robił? Bo tak sobie myślę, że tutaj tak pan mówi o tym, jaka ta młodzież jest i tak dalej, jaka powinna być. A jaki był właśnie dyrektor Paweł Mrzygłód, jak był młody? Proszę się tu przyznać przed wszystkimi. Nie mówię, że jak Donald Tusk, ale... Nie, gdyby mnie ktoś porównał do Donalda Tuska, chyba bym się obraził. To jeden z nielicznych ludzi, którzy na przykład nigdy nie pracowali. A ja uważam, że popracować trochę trzeba. Ale abstrahując od tego, nie będę go oceniał. Myślę, że historia go oceni. Mój czas w liceum, zresztą to jest moje liceum, tutaj chodziłem, przypadł na dosyć takie ciężkie czasy, bo to był od roku 78 do 82, czyli jak widać, stan wojenny nas zastał w liceum. Mieliśmy świetną klasę, bardzo, bardzo mądrych ludzi i takich, że mieliśmy w każdej dziedzinie mieliśmy z fachowców. W związku z tym mogliśmy robić fajne rzeczy. Były tylko trzy klasy w roczniku. Najważniejszy był fachowiec z chemii, tak? A dlaczego z chemii? Nie wiem, jakieś tam może aparatury jakieś. A właśnie tu powiem, że wtedy to był czas, kiedy wcale nie było tak łatwo na przykład kupić piwo. Mhm. Na pewno w tym czasie jeszcze nikt nie, za bardzo nie myślał o robieniu swoich wytworów. Poza tym my byliśmy dosyć klasą taką aktywną sportowo, w związku z tym też to miało przełożenie na to, że tych używek za dużo nie było. Ja w ogóle miałem zasadę, że do 18 roku w ogóle nie piłem, ani nie paliłem. Zresztą palić nie paliłem nigdy, w związku z tym, a do 18 roku nie piłem, w związku z tym nie miałem problemów. Więc tutaj akurat, nawet jak były jakieś imprezy, które były z alkoholem, mnie to wtedy nie dotyczyło. Ale to nie dlatego, że tak sobie założyłem i tak miałem. Natomiast faktycznie był to ciężki okres, bo na przykład nie mieliśmy studniówki. Jako jedyny rocznik w liceum, dyrektorem był wtedy pan Krasoń. No nie dostaliśmy zezwolenia na to, żeby mieć studniówkę. Trzeba było występować do władz, bo to było zgromadzenie, oczywiście to była godzina policyjna i tak dalej. Mieliśmy komers, ale to już nie jest to, dlatego na pierwszej studniówce, kiedy tutaj byłem dyrektorem, mówię, że jestem na pierwszej studniówce i w tej szkole, takiej swojej, bo byłem na studniówce, ale powiedzmy 2 lata później
jako osoba towarzysząca. Ale swojej studniówki nie miałem, w związku z tym ta pierwsza moja w 2000 roku tutaj była też moją pierwszą studniówką. Także tak z sentymentem do tego wracałem. No a jeżeli chodzi o... myślę, że my musieliśmy bardzo szybko dorosnąć. Bardzo szybko. To było pokolenie, które... Czasy były niepewne, tak? Czasy były trudne, tak. Czasy były trudne. W związku z tym my musieliśmy bardzo szybko dorosnąć. No i chyba to się stało tak, że w tej chwili większość z moich koleżanek i kolegów, no to są poważni ludzie. A wczoraj słuchałem przecież na przykład wypowiedzi pana prokuratora Zbyszka Pustelnika, który równolegle ze mną właśnie się uczył. To jest właśnie ten ksiądz Andrzej Muszala na przykład, który jest taką ikoną trochę, jeżeli chodzi o kwestie bioetyki jako takiej na Papieskiej Akademii Teologicznej. No dużo mamy takich faktycznie fajnych ludzi. Zresztą spotykamy się co roku, w związku z tym to świadczy o tym, że tworzyliśmy zgraną paczkę. Tak. Spotykamy się do tej pory co roku. No a tak jak mówię, no w szkole były różne rzeczy, natomiast zawsze byliśmy odpowiedzialni za, no staraliśmy się przynajmniej być odpowiedzialni za to, co robimy. Jeżeli zawaliliśmy, tośmy ponosili konsekwencje, natomiast ja wiem, czy myśmy się wiele różnili od tych, którzy są teraz. Chyba nie. Też mieliśmy lepsze i gorsze dni, też jednych nauczyli bardziej, lubiliśmy drugich mniej. Ocenialiśmy ludzi, tak jak wszyscy to robią, a tak jak mówię, no, inne były możliwości, prawda? No, jak pojechaliśmy do Krakowa już studiować, prawda, i tak dalej, to był dla nas jakiś tam przeskok, bo jednak to było duże miasto. W tej chwili tego nie ma. W tej chwili świat jest taką wioską i tego nie ma, prawda? W związku z tym ja jak patrzę na swoje życie młodzieńcze, powiedzmy, tutaj, to ja niewiele widzę różnic między naszym życiem, a życiem tych młodych ludzi, jeżeli chodzi o całokształt. Potem warunki się zmieniły, ale ludzie chyba nie. Tak mi się wydaje, że nie. Także myśmy mieli bardzo fajną klasę i bardzo fajne życie w tym liceum, choć trudne, tak jak powtarzam. No, ale kiedyś muszę zobaczyć w tych w archiwach, co tam o nas napisali, bo akurat ja tutaj działałem w ruchu Światło Życie i w związku z tym byliśmy inwigilowani, ale krzywda nikomu się nie stała. Jakoś się żyło. No ja sobie bardzo chwalę te lata, dlatego że to były... nigdy już nie stworzyliśmy na przykład takiej grupy, jak grupa klasy licealnej. To panie dyrektorze, jeszcze może kilka słów do młodzieży na koniec, czy nie? Czy już ich nie będziemy męczyć? Nie no, ja bardzo lubię młodzież i myślę, że ważne jest, żeby w tym zawodzie, jeżeli się ich nie lubi, to nie można w ogóle pracować w tym zawodzie. Bardzo ich cenię i powiem tak, że jestem zawsze dumny z tego, że jestem w tej szkole, że mam taką młodzież. No i a życzę im tego, żeby się im spełniły może plany, może nie marzenia, ale plany, bo marzenia to tak górnolotnie brzmi, ale plany. Mają jakieś plany, żeby się im spełniły. No i żeby zawsze byli odpowiedzialni za to, co robią. I to czasami nie tylko za siebie, ale też za tego kolegę, który może w dzisiejszym dniu ma słabszy dzień. Bo to jest wartość człowieka, jeżeli potrafi być dla drugiego człowieka. Dziękuję bardzo. Dziękuję.